Nie, Blue, to na pewno ty coś źle policzyłeś. Blue jest niezdolny do błędnych obliczeń. Każdemu zdarza się popełnić błąd. Może to ty błędnie przeprowadzasz eksperyment? Widzę, że przyłapałem was na dyskusji. To Blue zaczął. Bardzo dobrze. Bez dyskusji żaden postęp w nauce nie byłby możliwy. Ha! Dzisiaj przeprowadzimy eksperyment z zakresu dzielenia się wiedzą. Trzeba nie tylko mieć swoje zdanie, ale też trzeba umieć przekazać je innym. Ja zrobię to lepiej. A właśnie, że ja! Nie, kochani. Żadne z was nie zrobi tego lepiej. Macie to zrobić dobrze. Razem. Co wiecie o Koperniku? No, wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Wyszukuję hasło. Kopernik, Mikołaj, ładowanie. Dobrze, to może ja zacznę, a wy się przygotujcie. Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu, ale na studia wyjechał do Krakowa, gdzie zdobył wykształcenie humanistyczne oraz zajmował się astronomią. To mu nie wystarczyło. Pojechał do Włoch, gdzie w Bolonii i Padwie studiował prawo oraz medycynę, a także matematykę. Łącznie spędził na uniwersytetach 12 lat. W swoim życiu był ekonomem, zarządcą, prawnikiem i lekarzem. Był, jak to się mówi, prawdziwym człowiekiem renesansu. I chociaż większość z dziedzin, które studiował, nie było tak wyspecjalizowane jak dzisiaj, nauka dopiero się rodziła, to wachlarz jego zainteresowań i tak jest imponujący. Prawo, matematyka, medycyna. Jak on znajdował czas na to wszystko? Blue nie dostrzega problemu. Łatwo ci mówić, Blue. Ty nie potrzebujesz snu. Ach, te ludzkie wymówki. Racja, dosyć wymówek. Pomówmy lepiej o największym odkryciu Kopernika i jego słynnej rozprawie o obrotach sfer niebieskich. De revolutionibus orbium coelestium. W czasach Kopernika łacina była językiem nauki, więc swoją pracę napisał w tym języku. Do dziś w medycynie czy botanice nadaje się nowo odkrytym komórkom czy organizmom łacińskie nazwy. Mimo tego, że jest to język martwy, nieużywany przez żadną dużą grupę ludzi. Ale żeby zrozumieć przełomowość odkrycia Kopernika, musimy się cofnąć aż do starożytności, czyli epoki, kiedy łacina się narodziła. W starożytności ludzie nie mieli praktycznie żadnych narzędzi do obserwacji kosmosu. Nie mieli tego luksusu, że mogli sobie wsiąść w rakietę, zrobić Ziemi parę fotek i zobaczyć na własne oczy, że jest kulą. Nie kulą, tylko elipsoidą. Z braku naukowych danych tworzyli fantastyczne teorie na temat Ziemi. Dla Majów była dyskiem przykrytym kopułą, podtrzymywanym przez święte istoty. Z kolei plemiona z północy Europy wierzyły, że Ziemia była jednym z kilku światów skupionych wokół wielkiego kosmicznego drzewa. I choć nie mogli się zgodzić co do kształtu Ziemi, jedno wydawało się wszystkim ludziom oczywiste. To Ziemia jest centrum kosmosu, a wszystkie inne ciała niebieskie, gwiazdy, księżyc i słońce krążą wokół niej. Taki pogląd na świat nazywamy geocentryzmem. Ja to nazywam typową ludzką zarozumiałością. Przygadał kocioł garnkowi. Wykrywam błąd poznawczy. Naczynia kuchenne nie potrafią mówić. Chyba za bardzo oddalacie się od tematu, moi drodzy. Rzecz w tym, że Kopernik nie był taki jak wszyscy i uważał, że świat wygląda zupełnie inaczej. Dla niego Ziemia ani nie stała w miejscu, ani nie była centrum kosmosu. Była żywym elementem wielkiego układu i nieustannie obracała się wokół własnej osi. Czyli linii prostej przechodzącej przez północny i południowy biegun. I wraz z pozostałymi planetami krążącymi wokół nieruchomego Słońca. Ten model nazywamy heliocentryzmem. Od greckiego słowa helios, oznaczającego Słońce. Ponieważ Słońce znajduje się w jego centrum. Co więcej, Kopernik nie tylko wstrzymał Słońce, ale też prawidłowo uszeregował planety pod względem ich odległości od niego.
Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. To chyba wszyscy wiedzą. A wiedzą, że obliczył też ich okresy orbitalne? Czyli czas, jakiego potrzebują na pełne okrążenie wokół Słońca. Ziemia potrzebuje na to 365 dni. A następny w kolejności Mars? 687 dni. A najdalej położony Neptun? 165. 165? Daj mi dokończyć. 165 lat. Gdyby mieszkali tam ludzie, to mieliby okropnie długi rok szkolny. Zawsze możesz się przenieść na Merkurego. Tam rok astronomiczny to tylko 88 dni ziemskich. Na Merkurego? Tam jest 430 stopni Celsjusza. Kto w takim upale mógłby się skupić na nauce? Masz rację. Na Ziemi panują najlepsze warunki do rozwoju nauki. A jak Kopernik odkrył heliocentryzm? Nagle go olśniło? Kopernik nie był pierwszym heliocentrykiem. Ta teoria istniała już wcześniej na marginesach ówczesnej nauki, ale napotykała silny opór ze strony badaczy i religijnych konserwatystów. Nie było też przekonujących dowodów na jej potwierdzenie. Takich dowodów, czyli obserwacji i obliczeń, dostarczył dopiero naukowiec z Torunia. I wtedy nastąpił przewrót kopernikański. I wszyscy mu uwierzyli? Nie. Kopernik też napotkał duży opór. Ale to moja ulubiona część tej historii. Ulubiona? Dlaczego? To, co nazywamy przewrotem kopernikańskim, było nie tylko trwającym 200 lat procesem akceptacji heliocentryzmu. Kopernik zainicjował powstanie nowoczesnej nauki, opartej na przekonaniu, że w nauce nie ma dogmatów, czyli twierdzeń, których nie można podważyć. W nauce każde twierdzenie może i powinno być poddane weryfikacji, czyli sprawdzeniu, przy użyciu rozmaitych naukowych metod, obserwacji, obliczeń, analizy danych i doświadczeń. Teorie Kopernika rozwijali i uzupełniali kolejni odważni uczeni, jak Galileusz i Kepler. Teoria Kopernika pomogła też odrzucić fałszywą starożytną mechanikę, czyli naukę o siłach, i otworzyła drogę ku odkryciom Newtona. Kiedy wiemy, jak porusza się nasza planeta, łatwiej nam zrozumieć siły, które na niej i na nas działają. Czyli zawsze trzeba bronić swoich przekonań i swojego zdania. Nawet kiedy cały świat mówi ci, że jest inaczej. Nie. Alicjo, nie wyciągaj pochopnych wniosków. Warto bronić swojego zdania, ale trzeba też mieć dowody, które to zdanie potwierdzają. I być gotowym na to, że inni będą je sprawdzać, a nawet podważać. Są ludzie, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska, że istnieje potwór z Loch Ness, a w górach mieszka Yeti. Albo że potrafią odczytywać przyszłość, patrząc w szklane kule. Nie brakuje im uporu i zapału. To, czego im brakuje, to dowody, które obroniłyby się w procesie naukowej weryfikacji. A skoro już o weryfikacji mowa, to o czymś nie zapomniałeś, Ignacy? A, no tak. Jeśli chodzi o wasz wykład, to może mógłby być trochę mniej chaotyczny, ale doceniam, że potrafiliście współpracować i się uzupełniać. Nie o tym mówię, Ignacy. Czas na eksperyment. Racja. Mimo postępu naukowego wciąż możemy spotkać ludzi, którzy twierdzą, że Ziemia jest płaska. Załóżmy, że nie dysponujemy jej zdjęciami z kosmosu. Czy mamy jakieś inne dowody na jej kulisty kształt? Rozejrzyjcie się po nocnym niebie. Księżyc jest okrągły, gwiazdy okrągłe, inne planety okrągłe. Wszystkie ciała niebieskie o rozmiarach zbliżonych i większych od Ziemi przybierają kształt kuli. Dlaczego nasza planeta miałaby być inna? Czy jesteśmy aż tak wyjątkowi? Weźmy taką piłkę do koszykówki.
Nikt chyba nie wątpi, że jest kulą, ale gdybyśmy przyjrzeli się jej wycinkowi w dużym powiększeniu i spróbowali zrobić temu wycinkowi zdjęcie, to otrzymamy obraz płaskiej, choć pofałdowanej pomarańczowej powierzchni. Z perspektywy pyłku o długości ułamka milimetra ta piłka wydaje się płaska. Dopiero z szerszej perspektywy widzimy, jaka jest naprawdę. Narzędzia naukowe pozwalają nam zobaczyć i zrozumieć ze świata coś więcej, niż rozumiałby z niego mikropyłek, gdyby w ogóle umiał myśleć. Korzystajmy z tego. A teraz moment, który lubię najbardziej. Otóż czas na naszych gości specjalnych, czyli dzieciaki z Koła Naukowego ChemBiol, które działa w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Orląt Lwowskich w Wołowie. Miło was widzieć. To co dzisiaj dla mnie przygotowaliście? W jakim czasie droga mleczna wykonuje pełen obrót? Czemu zaplecza swoją barwę szkło-rubinowe? No, czemu jest supernowa? Czy helia jako gaz szlachetny tworzy trwałe związki chemiczne? Dlaczego niektóre pierwiastki promieniują? Gdzie się wychował pierwszy, jedyny Polak, który odbył lot w kosmos? Bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że spędziliście sporo czasu wymyślając odpowiednie pytania. Dziękuję wam za to. Jestem jednak bardzo zapracowany. Projekty Ignacego nie zrobią się same. Dlatego pozwólcie, że wybiorę spośród nich 3. No dobrze. Czas pokazać moją wiedzę. Zaczynajmy. W jakim czasie droga mleczna wykonuje pełny obrót? Galaktyka to nie ciało sztywne, a więc nie porusza się jak ono. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, który obszar drogi mlecznej weźmiemy pod uwagę. Ruch przestrzeni położonych bliżej jej centrum jest szybszy niż tych znajdujących się dalej od niego. Ciężko więc jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Spróbujmy jednak określić, ile wynosi rok galaktyczny, czyli czas potrzebny do wykonania pełnego obiegu wokół centrum galaktyki, naszego Układu Słonecznego. Szacuje się, że jego prędkość orbitalna to około 250 km na sekundę, a odległość od centrum galaktyki wynosi od 25 do 28 tysięcy lat świetlnych. Przyjmijmy więc, że rok galaktyczny Układu Słonecznego trwa od 225 do 250 milionów lat. Może się trochę dłużyć, prawda? Czym jest supernowa? A, pytanie na medal, choć naprawdę niełatwo na nie odpowiedzieć. Supernowa to nie tyle gwiazda, ile proces, jaki ją dotyka. Mowa tutaj o wybuchu kończącym życie gwiazdy. Jego bezpośrednia przyczyna to brak paliwa do dalszego prowadzenia syntezy jądrowej w jej wnętrzu lub, w przypadku białych karów, osiągnięcie maksymalnej dopuszczalnej masy. Tak czy tak, mowa o zjawisku o jasności tak dużej, że w niektórych przypadkach jest w stanie zabłysnąć jaśniej niż galaktyka. Czemu swoją barwę zawdzięcza szkło rubinowe? Szkło rubinowe uchodzi za wyjątkowo piękne. Nic dziwnego, wszak jego barwa jest naprawdę głęboka. Muszę powiedzieć, że robi wrażenie nawet na mnie, a jestem przecież robotem. Skąd taka barwa? Osiąga się ją poprzez dodanie do masy szklanej rozdrobnionego złota. Sposób ten wymyślił niemiecki alchemik Johann Kunkel już w XVII wieku. Jest ono bardzo drogie i pożądane przez kolekcjonerów. Istnieją też inne metody produkcji szkła rubinowego, na przykład z zastosowaniem mieszaniny siarczku cynku i selenku kadmu. Jednak najcenniejsze pozostaje szkło rubinowe produkowane przy użyciu złota. No i już. To tyle na dziś. Nie dziękujcie, jestem tu, żeby pomagać. Co więcej, odpowiadać na tak ciekawe pytania to czysta przyjemność. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.